To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Budowanie własnego zespołu to także tworzenie czegoś z niczego. Jeśli ma się zespół na 4000 osób, no to jest to rzeczywiście stworzenie czegoś z niczego. Konrad Gandera, witam bardzo serdecznie, specjalista od MLM-u. Cześć, witam Cię, Tomasz. To zacznijmy od tego, czym jest MLM. Co to w ogóle jest? Wiesz co, firma marketingu sieciowego, zamiast wydawać ogromne pieniądze na reklamę pośredników, hurtowników, postanawia te pieniądze zainwestować w wynagrodzenie właśnie dla swoich partnerów biznesowych, którzy będą polecać sklep internetowy na przykład danej firmy, tego producenta. Dzięki temu bardzo seksowne jest to, że jeśli ty stworzysz daną grupę, która będzie stale robić zakupy przez sklep internetowy, może taki sklep właśnie dla ciebie wytworzyć stałe zyski, dzięki czemu ty masz konkretne źródło dochodu na lata. Dla jednych to może być dodatkowy dochód, a dla innych, jak na przykład dla mnie, jest to stałe źródło dochodu. Czy każdy może zarabiać na MLM-ie? Wiesz co, na pewno trzeba mieć ukończone 18 lat, tak. Natomiast faktycznie jest tak, że jest to umiejętność jak każda inna, normalny zawód, którego się trzeba nauczyć. Więc jak najbardziej każdy może tutaj tak naprawdę zarabiać pieniądze. I podam takie trzy przykłady. Mam w swoim zespole na przykład Ewelinę, która współpracuje ze mną od 11 miesięcy, jest mamą dwójki dzieci spod Częstochowy. Nauczyła się ten biznes robić całkowicie od zera, no bo wiadomo, że mąż pracuje, ona ma cały dom na głowie, jeszcze wychowywanie dzieci. A mimo to w 6 miesięcy doszła do zarobków stałych 5000 zł miesięcznie. Również mam w swoim zespole kosmetologa, który ze Słupska, Marię Korczak, która właśnie zbudowała również biznes w 11 miesięcy, dodatkowo po godzinach tak naprawdę pracy. I to taki też dla mnie niesamowity wynik, ponieważ od 3 lat również współpracuję z taksówkarzem z Wrocławia, Piotrem, który właśnie po 3 latach współpracy ze mną, gdzie robił to również dodatkowo, stworzył swój dodatkowy dochód, gdzie zostawił taksówkę przed ostatnią kwarantanną, która była. A jak wygląda taka praca w MLM-ie? To jest tak, że siedzimy w domu przed komputerem, czy spotykamy się z ludźmi? No, w dzisiejszych czasach pandemii koronawirusa te spotkania mogą być trudne, więc no, jak wygląda tak fizycznie ta praca? Wiesz co, przede wszystkim jest konkretny system pracy, czyli kilka czynności, które wykonujemy każdego dnia. Natomiast właśnie, tak jak powiedziałeś, dzisiaj nieraz jest to utrudnienie, albo na przykład jeśli ja mieszkam dzisiaj we Wrocławiu, chciałem z kimś się spotkać ze Szczecina, no to wiadomo, że nie pojadę całą drogę. A co by się okazało, gdyby na miejscu okazało się, że to spotkanie jeszcze jest odwołane, bo ktoś nie mógł dotrzeć, tak? Więc spotykamy się tutaj właśnie przez takie platformy internetowe, w których możemy się połączyć, jak na przykład jest dzisiaj Skype, Zoom czy Messenger Video, w których możemy po prostu zaprezentować naszą formę naszego sklepu internetowego. MLM. Dziś o tym rozmawiamy. Co jest nam potrzebne do tego, żeby zacząć zarabiać w MLM-ie? Musimy mieć własną firmę, a może nie? Wiesz co, to zależy od firmy marketingu sieciowego, z którą my współpracujemy, tak? Natomiast w większości faktycznie firm marketingu sieciowego jest tak, że ludzie, żeby wypłacić pieniądze, zakładają własną działalność. Natomiast są firmy marketingu sieciowego, między innymi firma, z którą ja współpracuję, w których nie trzeba mieć działalności gospodarczej, żeby wypłacić pieniądze. I to jest właśnie jeden z punktów, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze firmy, czy można wypłacać pieniądze bez potrzeby zakładania działalności gospodarczej, bo są takie możliwości. Ty działasz w różnych MLM-ach i zbudowałeś zespół 4000 ludzi, z którymi generujesz kupę miesięcznego dochodu. Jak budujesz zespół? To mnie najbardziej interesuje, bo 4000 osób, no, nawet jakbym tak sobie spojrzał, no dobra, mam 4500 znajomych na Facebooku, ale wciągnięcie ich do mojego zespołu nie jest takie łatwe, no bo jedna osoba ma pracę, inna osoba robi coś w życiu, więc rzeczywiście na 4000 ludzi, to ja podejrzewam, że tych rozmów to ty musiałeś odbyć, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy. Wiesz co, trzeba zacząć od tego, że ja sam nie zbudowałem tego zespołu 4000 osób, tak? Oczywiście zaczęło się od tego, że zrekrutowałem kilka osób do mojego zespołu, natomiast znowu, kolejna osoba, która dołącza, jak powiedziałeś, ona też może mieć 4500 znajomych na Facebooku, tak? Więc ona też ma już dostęp do kolejnej bazy kontaktów, że tak powiem. I to, co ja robię, w jaki sposób ja buduję ten biznes, to jest to, że przede wszystkim używam narzędzi internetowych i sam się tego uczę, sam tego się kiedyś wyspecjalizowałem i dzisiaj to uczę w moim zespole, czyli pierwszą rzeczą jest mieć system właśnie pracy przez internet, system pracy online. Drugą rzeczą, którą tutaj robimy, to to, że
ja patrzę, kto w moim zespole ma taki duży potencjał do tego, żeby tutaj zacząć zarabiać pieniądze. I ja typowo pracuję z tą osobą, bo jeśli ja taką osobę, takiego lidera, nauczę konkretnych czynności, które ma wykonywać każdego dnia, to on również stworzy swój taki mini zespół, więc jakby mój zespół dzisiaj liczy się z takich kilkudziesięciu mini zespołów innych liderów. I to jest właśnie ta najważniejsza rzecz, my to nazywamy w naszej branży duplikacją, czyli ja tworzę danego lidera, który ogarnia swój rynek, dzięki czemu tutaj mamy tak zwany właśnie dochód pasywny, bo przełożę to na to, gdybym miał ci się zakupić na przykład kawalerkę pracując na etacie, no to w Częstochowie na przykład jest to koszt około 200 tysięcy złotych. No i w jaki sposób ktoś ma sobie odłożyć 200 tysięcy złotych, tak? Taka kawalerka przynosi ci na przykład 1000 zł zysku miesięcznie. I teraz spojrzę na marketing sieciowy, w mojej firmie na przykład wystarczy zbudować właśnie grupę 20 klientów i mój sklep internetowy również będzie mi generował 1000 zł zysku, tylko bez tej inwestycji 200 tysięcy złotych. Na twojej stronie internetowej znajdziemy szkolenia, które mogą nauczyć marketingu sieciowego. Jakie to szkolenia i jak wygląda ta edukacja? Jasne, prowadzę blog praktykbiznesusieciowego.pl, na którym znajdziemy wiele artykułów na ten temat, ale również, jak powiedziałeś, mój sklep internetowy wiedza.konradgandera.pl, na którym ja uczę ludzi z całej branży marketingu sieciowego, w jaki sposób zapraszać na spotkania biznesowe, w jaki sposób rekrutować te osoby, w jaki sposób przeprowadzać prezentacje i taka najważniejsza rzecz, jak robić follow-up, czyli jak finalizować spotkanie, oraz mam wiele kursów na temat tego, jak rekrutujemy ludzi używając mediów społecznościowych, bo nie ma praktycznie w Polsce osób, które tego uczą. Nagrywasz też filmy na YouTube'a? Tak, również. Są filmy, na których pokazuję historię sukcesu moich uczniów, moich liderów, z którymi ja współpracuję, partnerów biznesowych. Również wideo edukacyjne na temat właśnie branży biznesu sieciowego, żeby osoba się po prostu tam odnalazła, oraz wywiady z ludźmi sukcesu w tej branży, którzy no, sporo już osiągnęli. Moja książka Coś z niczego, no, tytuł jasno pokazujący, że tworzymy coś z niczego. Jakie jest twoje podejście do tego? Da się tworzyć rzeczy z niczego? Ja uważam w ogóle, że wszechświat jest mentalny i właśnie tworzymy tutaj z niczego. Wszystko. No ja mogę powiedzieć, jeszcze 5 lat temu byłem zwykłym studentem bez grosza. Czy stworzyłem coś z niczego? Tak, po prostu zacząłem działać. Komu możesz pomóc i w jaki sposób? Wiesz co, przede wszystkim, jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowych źródeł dochodu, zbudować sobie jakiś dodatkowy dochód, to jak najbardziej mogę nauczyć każdą osobę pracować przez internet. Przede wszystkim, jeśli ta osoba ma chęci do tego, żeby zacząć działać i jest nauczalna, ma w sobie pokorę, żeby się uczyć, ale również nie boi się działania. Ale również często powiem ci, że są osoby z branży network marketingu, które nie mają wsparcia swojego lidera, ani na przykład systemu pracy i czują się zagubione. I takie osoby, kiedy dołączają do mojego zespołu, dostają wszystko i również zaczynają tutaj zarabiać pieniądze. Konrad Gandera, bardzo dziękuję, marketingu sieciowym, MLM-ie lub network marketingu, bo te nazwy są zamienne, rozmawialiśmy dzisiaj. Bardzo dziękuję ci za spotkanie i trzymam kciuki za powiększanie zespołu. Dzięki wielkie za zaproszenie.